Witam serdecznie. Kamera domowa WiFi. Jak widać, na jednym telefonie widzimy ekran, obraz, na drugim nagrywamy. To jest już nagrywanie z telefonu, jak to wszystko wygląda. No ale zacznijmy od konfiguracji, która jest bardzo prosta. Należy na samym początku ściągnąć aplikację do odtwarzania sygnału z tej kamery. Tam się aplikacja ściąga powoli. Bardzo potem się instaluje. W każdym bądź razie trzeba sekundę odczekać, może dwie albo trzy. Jak nam się to wszystko zainstaluje, możemy otworzyć aplikację i będziemy mogli dodać urządzenie. Włączamy kamerę do kontaktu. Trzeba trochę odczekać, zanim ona tam się odnajdzie w świecie żywych. No, i potem kręci główką w prawo, w lewo, wydaje różne dziwne odgłosy. Tak właśnie sprawdza zakres. Potem będzie tą główką w dół, w górę. To jest bardzo zdrowy objaw. Kamera działa i się konfiguruje. No, i dodajemy nasze urządzenie. Wybieramy sobie device. Robimy wireless connection, to nie jest na internecie. Bierzemy sobie kamerę. No, i next. Jedno z drugim sobie tam. Popipa, wpisujemy hasło do Wi-Fi. Hasło nie pokaże. No i dajemy 60 sekund. O, to tak nawet jest trochę mniej niż te 60 sekund. Ale oba urządzenia zaraz ze sobą sobie pogadają. Po pewnym czasie na lekkim przyspieszeniu filmu. Chciałem troszeczkę bardziej przyspieszyć. Ale jak ktoś niecierpliwie może pchnąć, no, 20 parę sekund zostało, a już kamera jest widoczna, czyli nie minuta, a 40 sekund. No i mamy dodaną kamerę, można sobie jej zmienić nazwę, można nadać jej indywidualne hasło, co oczywiście czynimy. Pierwsze hasło jest na administratora w instrukcji obsługi podane. Zmieniamy hasło i klikamy, i mamy gotowy podgląd jak widać, jednym telefonem. Kręcę, na drugim widzę obraz z kamery, gdzie kręcę i bawię się telefonem. O, proszę bardzo, do kamery telefon, koszulka, gorąco jest, więc na ramiączka. No i tak, na żywo przykazuje obraz. Oczywiście, można ten telefon z tym obrazem sobie odpalić w każdym miejscu na świecie, gdzie jest dostęp do sieci, kamerą. Można kręcić górę-dół. O, proszę bardzo, tylko trzeba bardziej zdecydowanym ruchem ruszyć palcem po ekranie i wtedy kamera nam się obróci w żądanym kierunku, prawo lewo góra dół. Zoom jest tylko cyfrowy, ale bardzo fajnie można się tą kamerą pobawić. Aby przy wyjazdzie na urlop można zostawić ją sobie na środku mieszkania i monitorować, czy nam rura nie poszła. Czy się nikt nie włamał, czy teściowa podlewa kwiatki. Genialna! Genialne urządzenie nie jest to drogie, około zalekspresu 70 paru złotych, jak komuś się nie chce czekać, to może sobie zamówić krajową za kilkaset złotych, ale ten sanas jest całkiem całkiem przychodzi z Niemiec w przeciągu 7 dni, był już u mnie w domu. Jest to bardzo proste do jak widać skonfigurowania, podłączenia i używania. Gorąco polecam bezpieczna kamera, która pokaże nam czy wszystko jest ok w chałupie, jak nas w niej nie ma, albo czy kot nie robi spustoszenia.